Na prośbę uczestników kursu rozwiążę przykładowy test za pomocą przykładowego nowego egzaminu z ECDL. Testy, ten moduł testowy można pobrać, jak widać tu ze strony ecdl.com.pl, bądź poszukać w necie, bądź zapytać się mnie, w jakikolwiek inny sposób można sobie ten moduł pobrać. Jak widać, jest tutaj również mój adres e-mail. Zwracam uwagę, że pisownia adresów e-mail nie ma znaczenia, czy to są wielkie czy małe litery. Także jeżeli znajdziesz błąd w tym filmiku, możesz do mnie napisać i chętnie coś tam poprawimy. Proszę też zwrócić uwagę, że jestem tylko człowiekiem i mogę popełnić błąd. Także ten filmik nie upoważnia nikogo do tego, aby tylko go obejrzeć i iść na egzamin. Trzeba samemu spróbować rozwiązać ileś testów, aby w ogóle mieć szansę rozwiązać egzamin. Także ten filmik jest tylko prezentacją, jak przykładowo rozwiązać egzamin i nikt nie mówi, że on jest w 100% dobrze. Tutaj wybrałem moduł czwarty, czyli zajmuję się Excelem. W moim przypadku jest to właśnie Excel i będę rozwiązywał na Excelu 2010. Wybieram opcję pliki robocze i wybieram utwórz plik automatycznie na pulpicie. W tym momencie utworzył mi się plik, gdzie jest napisane Bartosz Kucki, czyli moje imię i nazwisko i następnie numer modułu. Klikam prawym przyciskiem i wybieram wypakuj do Bartosz Kucki 4. Proszę pamiętać, że jeżeli egzaminator będzie zbierał testy, to będzie zbierał tylko ten folder. Nic innego nie będzie zbierał. To jest tak zwany dysk egzaminacyjny. Jak wejdę do środka, to widzimy, jest dysk roboczy, czy tam dysk egzaminacyjny, moduł 4 i tu znajdują się jakieś pliki. Zamknę. I jeżeli już mamy ten dysk roboczy, dysk egzaminacyjny, jakkolwiek go nie nazywać, wybieramy rozpocznij egzamin. Zwróćmy uwagę, testy przykładowe są zrobione dla Microsoft Office 2003, a nie 2010. Także mogą pojawić się pewne rozbieżności, pewne problemy, ale nie sądzę, aby to sprawiało jakieś większe kłopoty tutaj w zrozumieniu. Generalna idea zostanie zachowana. Także wybieram tak, rozpoczynam egzamin, zatwierdzam wszystkie, cały regulamin, wybieram zgadzam się, rozpocznij test. Mam pierwsze pytanie i tutaj mamy kilka rzeczy, tak? Pierwsze to jest czas, mogę powiększyć czcionkę, bądź zmniejszyć czcionkę. Z racji tego, że jest to filmik, także można się spodziewać, że na przykład czas ucieknie, ponieważ wytnę jakiś fragment filmu na potrzeby tego, żeby to się wszystko w miarę dobrze oglądało. I następna opcja to jest tak, zakończenie egzaminu. Jeżeli stwierdzę, że egzamin jest zakończony, klikam zakończ egzamin, od razu jest informacja, czy na pewno chcesz zamknąć aplikację. Ja wybiorę oczywiście nie, bo jeszcze nawet nie zaczęliśmy. I następne rzeczy to jest tak, wybieram poprzednie bądź następne, czyli jeżeli chcę wybrać następne pytanie, klikam i pojawia mi się drugie pytanie i tak dalej, i tak dalej. Proponuję ustawić sobie tutaj moduł egzaminacyjny u góry i w dolnej części ekranu mieć otwarty program, na którym będziemy pracowali, czyli na przykład Excela, tak, aby jednocześnie widać było pytania i program. A więc przeczytajmy. Uruchom arkusz kalkulacyjny oraz otwórz plik wypożyczalnia XLS znajdująca się na dysku roboczym. Czyli mogę albo najpierw otworzyć Excela i wyszukać wypożyczalnia XLS, albo otworzyć tu Bartosz Kucki i wypożyczalnia. Klikam dwa razy, otwiera mi się wypożyczalnia. Zapisać ten plik w formacie zgodnym z wersją ECDL 97-2003 pod nazwą Apollo XLS. Tutaj generalną trudnością będzie końcówka, żeby się zgadzała, czyli żeby rozszerzenie pliku było odpowiednie. Wybieram plik, zapisz jako i upewniam się, że na pulpicie w moim dysku roboczym jestem i nazywam go Apollo i XLS, czyli muszę wybrać tutaj menu rozwijanego, skoroszyt programu 97-2003, tak jak było, i wybieram zapisz. Cały czas nie mam żadnej pewności, że zapisałem w dobrym rozszerzeniu. Zauważmy, że w związku z tym, że rozwiązuję ten test na 2010, różnego typu komunikaty, że funkcje w tym skoroszycie są stare, mogą się pojawiać. To ja wybiorę kontynuuj, nie będę się tym za bardzo przejmował. Aby się upewnić, czy na pewno mam dobrze otwarty plik, wybieram znowu Bartosz Kucki i klikam prawym na Apollo i sprawdzam, czy aby na pewno było to rozszerzenie XLS. Jak widać, jest takie rozszerzenie, jak jest wymagane.
Także pierwsze pytanie jest zrobione. Tutaj widać, że pracuję na pliku Apollo. Klikam dalej i mamy drugie pytanie, czyli zmienić nazwę arkusza nowy rok na 2009. Nowy rok, arkusz znajduje się tutaj. Klikam na niego, następnie prawym przyciskiem i wybieram zmień nazwę i wpisuję po prostu 2009. Jak wpisuję, jak zakończę wpisywanie, klikam Enter i wszystko powinno grać. Wybieram następne pytanie w arkuszu o nazwie 2008. Przechodzę do arkusza 2008. Zmienić tekst w komórce A1, czyli w tej. Wypożyczalnia filmów. Zastąpić tekstem wypożyczalnia filmów Apollo. Sformatować tekst jako pogrubiony i zmienić wielkość czcionki na 14. No to po prostu wypada, aby dopisać do końca Apollo. Klikam ponownie na tą komórkę. Jak widzimy, w komórce A1 znajduje się cały tekst. Pogrubiam i zmieniam czcionkę na 14. Pytanie zrobione. Jedziemy dalej. W arkuszu o nazwie 2008, czyli w tym, w którym aktualnie się znajduje, scalić komórki od A1 do H1. Klikam, zaznaczam od A1 do H1 i wyśrodkować tekst jest napisany. Wybieram scal i wyśrodkuj i pytanie jest zrobione. Wybieram dalej. I znowu w komórce H3, chodzi o ten sam skoroszyt, w którym się znajduje i o ten sam arkusz, czyli klikam w komórkę H3. Zastosować zawijanie tekstu, wyśrodkować tekst w poziomie i w pionie. Tu nie trafiłem w komórkę na początku. Zawijanie tekstu wybieram opcję klikając w ten sposób i tekst się mieści w jednej komórce. Jeżeli tej opcji tutaj nie ma, można kliknąć prawym, wybrać formatuj komórki, a następnie w zakładkę wyrównanie i tutaj zaznaczyć ptaszka przy zawijaj tekst. Wybieram opcję anuluj, bo już mamy. I teraz wyśrodkowanie w poziomie i w pionie. Tu jest wyśrodkowanie w pionie, więc wyśrodkowuję w pionie i w poziomie również. Przy czym wybrałem wyśrodkowanie w pionie, to nic się nie zmieniło, ale nie zmieniło się teraz. Może gdzieś później w teście się coś zmieni. Także warto te obie opcje mieć zaznaczone. Wybieram następne. Dostosować szerokość kolumny A tak, aby tekst był widoczny w całości. Zobaczmy, tutaj widzimy, jak jest rodzaj film i ucięte. Nie wiemy, co dalej jest napisane. Możemy rozszerzyć komórkę, najeżdżając pomiędzy A i B i rozszerzamy. Jeżeli widzimy, że w tym momencie rozszerzyłem zbyt wiele. Jeżeli chcemy dopasować idealnie to rozszerzenie do najdłuższego elementu, do tych dwóch elementów, to wystarczy stanąć pomiędzy A i B, pojawia się strzałka lewo-prawo i kliknąć dwa razy szybko myszką. W tym momencie mamy dopasowaną kolumnę A do najszerszego elementu i mamy pewne, że zadanie jest zrobione dobrze. Klikam następne. Jestem w siódmym zadaniu. Zdefiniować w komórce B9. Formułę sumującą wartość z bloku B4 do B7. Mogę to zrobić na kilka sposobów, pokażę dwa. Wybieram autosumowanie, suma i komputer już sobie coś tutaj wstawił. Ja zaznaczę tylko odpowiednie elementy, czyli zaznaczam od B4 do B7 i klikam klawisz Enter. Usunę teraz tą formułę, żeby pokazać drugą metodę. Klikam równa się i wpisuję suma po prostu z ręki i automatycznie to, co tu jest wpisane, otwieram nawias i wpisuję B4 dwukropek B7 i zamykam nawias, następnie klikam klawisz Enter. Efekt jest dokładnie ten sam, działa tak samo, po prostu wpisałem funkcję z ręki. Jakąkolwiek metodę się nie wybierze, będzie dobrze. Kolejną opcją to jest przekopiować formułę z komórki B9, czyli tą formułę, którą tu zrobiliśmy, sumowania, do bloku komórek C9G9. Proszę zwrócić uwagę, że C9 dwukropek G9 oznacza od C9 do G9 włącznie z tymi dwiema elementami, tymi dwoma elementami. Czyli łapię tutaj za kwadracik i przeciągam w prawą stronę. Jak widać, ostatni element jest 0, ponieważ tutaj sumowanie tych elementów daje po prostu 0. Klikam dalej. Zdefiniować w komórce G4. Formułę obliczającą iloraz wartości komórki F4 przez komórkę F9. Jeżeli nie wiemy, co to jest iloraz, to zawsze warto zwrócić, jak sformułowane jest pytanie. Jeżeli jest
komórka F4 przez jakąś inną, to oznacza automatycznie dzielenie. Także nie wymagana jest tu żadna specjalistyczna wiedza matematyczna, tudzież podstawowa wiedza matematyczna. Wystarczy dobrze czytać pytanie i nawet nie trzeba się niczego obawiać. Także pytania są skonstruowane tak, aby było nam je łatwo zrozumieć i aby były dosyć jednoznaczne. No to wpisuję. Równa się. Następnie F4 dzielone F9. Jak widzimy, podświetlone są te elementy, które biorą udział w tym dzieleniu i obliczamy, tu jest w nawiasie napisane, o co chodzi, czyli obliczamy procent filmów danego rodzaju. I następna rzecz, w formule zastosować odwołanie bezwzględne do komórki F9, czyli jeżeli mamy tu wpisane F9, to do tego miejsca trzeba zastosować odwołanie bezwzględne. Możemy to zrobić na dwa sposoby, czyli za pomocą klawisza F4 kliknąć raz i pojawiają się dolary zarówno przed F, jak i przed dziewiątką, lub ręcznie za pomocą Shift i klawisza 4 wpisywać te dolary. Jeżeli mamy w ten sposób, klikamy klawisz Enter i wszystko jest poprawnie. Następnie przekopiować formułę do bloku G5, G7. Zaznaczam formułę i przeciągam w dół. Jak widać, jest wykonane zadanie. Wybieram następne i jest tak. Sformatować wartość bloku od G4 do G9. Zaznaczam sobie ten blok. Wprowadzając format procentowy z dwoma miejscami po przecinku. Wybieram narzędzia główne, następnie tutaj rozwijam i wybieram procentowe. Automatycznie są dwa miejsca po przecinku, ale gdyby ich nie było, albo chodziło o mniejszą liczbę miejsc po przecinku, to trzeba tutaj za pomocą tych dwóch klawiszy sobie zwiększyć bądź zmniejszyć liczbę po przecinku. Wybieram następne zadanie i teraz mamy sformatować wartość z bloku komórek B9 do F9. Zaznaczam i teraz format podwójnego podkreślenia oraz kolor czcionki na czerwony. Podwójne podkreślenie wybieramy rozwijając tu i następnie podwójne podkreślenie. I kolor czerwony to tutaj zmieniamy na kolor czerwony. Jak widać, mamy podwójne podkreślenie i mamy kolor czerwony. Wszystko jest zrobione, idziemy do następnego pytania. Następnie wybieramy w komórce H4. Wpisać formułę, która wyświetli słowo tak, jeśli wartość komórki G4 jest większa niż 25%, lub słowo nie w przeciwnym wypadku. Wyśrodkować tekst w komórce, skopiować formułę do odpowiednich komórek. Jest to funkcja jeżeli. Zrobię ją na dwa przykłady za pomocą wpisania funkcji z ręki i wpisania funkcji za pomocą kreatora. Pierwsza rzecz to, aby wpisać funkcję z ręki, wpisuję równa się, następnie jeżeli. Komputer mi tu już podpowiada, że chodzi o funkcję jeżeli, kliknę dwa razy, on tworzy mi nawias i teraz muszę wpisać warunek logiczny. Warunek logiczny jest następujący. Jeśli wartość komórki G4, czyli nawet niespecjalnie muszę myśleć, po prostu wpisuję G4, jest większe od 25%. Mogę wpisać 25% lub 0,25, wszystko to samo. I po średniku wpisuję, co on ma wtedy zrobić. No jeżeli tak jest, wpisuję słowo tak. Słówko tak należy wpisać w cudzysłowiach. Następnie znowu średnik, a w przeciwnym wypadku słówko nie. I zamykam nawias. Zobaczmy, w ten sposób funkcja jest zrobiona. Wybieram Enter i jak widzimy jest większe od 25% to słówko tak. I przeciągam tą funkcję niżej i mamy odpowiednio tak, nie, tak, nie. I trudność w tym zadaniu polega na tym, żeby się nie zapomnieć i wyśrodkować tekst w komórce. Czyli wyśrodkować w tych wszystkich komórkach i przekopiować formułę, tak jak to zrobiłem. Druga metoda, czyli usunę to, co w tej chwili napisałem i zrobię za pomocą kreatora. Klikam. Formuły logiczne, jeżeli otwiera mi się okno i w tym momencie wpisujemy test logiczny, czyli G4. Mogę albo klikać w miejsca tutaj i wstawiają mi się automatycznie tutaj adresy komórek lub wpisywać z ręki. Ma być większe niż 25%. To wtedy masz wpisywać słówko tak. Zobaczmy tutaj już skówek czy cudzysłowiu nie trzeba, bo automatycznie zostanie dodany. Jak widać został dodany. Lub nie. I znowu cudzysłów zostanie dodany. Gdzieś kliknę i wybiorę OK. Pamiętamy również, żeby wyśrodkować tekst. Jest już wyśrodkowany
i przeciągnąć w dół, żeby to wszystko działało. Także dwie metody, każda jest skuteczna, każda jest dobra. Wybieram opcję następne, zdefiniować obramowanie komórek od A3 do H7. No to znowu wybieram A3 do H7. Czyli to wszystko zaznaczam, wprowadzając wszystkie krawędzie zewnętrzne i wewnętrzne. Czyli rozwijam tutaj w narzędziach głównych obramowanie i wybieram wszystkie krawędzie. I automatycznie zostanie wszystko obramowane. Wybieram następne i następna rzecz w komórce H3. Czyli w tej komórce ustawić pogrubienie. Klikam. Oraz wszystkie krawędzie pogrubione w kolorze czerwonym. Czyli naokoło tej tutaj komórki mają być krawędzie pogrubione. Jak to zrobić? Wybieram, tutaj rozwijam i mogę wybrać tu gruba krawędź pola lub wybrać więcej obramowań. Ja wybiorę więcej obramowań i tutaj wybiorę tą grubszą linię. Następnie kolor czerwony i wybiorę kontur. Klikam następnie OK. Jak widzimy, mamy pogrubioną linię pola. Także ja zinterpretowałem to pytanie w ten sposób. Jeżeli ktoś zinterpretował inaczej i uważa, że zrobiłem źle, to proszę o maila. Chętnie poprawię, jeżeli w tym miejscu jest jakikolwiek błąd. Wybieram następne i wykorzystując malarza formatu, skopiować format komórki H3, czyli tej komórki, którą zrobiliśmy w obramowaniu czerwonym, do bloku komórek od A3 do G3. Klikam w komórkę, klikam raz malarz formatów, on jest tak wciśnięty, nasza myszka, czy ten kursor zmienił się troszeczkę inaczej wygląda i zaznaczam te elementy, które mają być w takim samym formacie, czyli od A3 do G3. Puszczam klawisz i zobaczmy, jak sobie kliknę gdzieś na bok. Wszystkie są wyśrodkowane w poziomie i w pionie, wszystkie są pogrubione i wszystkie mają obramowanie w kolorze czerwonym. Kolejna sprawa to zapisać skoroszyt. Klikam tutaj dyskietkę, przy czym może pojawić się komunikat, że rozwiązuje rzeczy ze starego Excela, czyli z 2003 i niektóre formuły są nieodpowiednie. Ja znowu ten komunikat zignoruję. Także jak widać, pojawia się i wybieram kontynuuj. I zostało zapisane to, co w tej chwili zrobiłem. Klikam dalej i wybieramy tak. Nie zamykając skoroszytu Apollo, otworzyć skoroszyt archiwum XLS. Skopiować arkusz i tak dalej, i tak dalej. Więc najpierw otworzę sobie archiwum. Jak widzimy, mamy tutaj archiwum. Otwieram. Mam otwarte w tej chwili dwa skoroszyty. I archiwum, i Apollo. I mam z skoroszytu Apollo otworzyć skoroszyt archiwum. Skopiować arkusz 2008, klikam w arkusz 2008, do skoroszytu archiwum, klikam prawym przyciskiem i wybieram przekopiuj, przenieś lub kopiuj. I teraz musimy wybrać najpierw skoroszyt, do którego mamy kopiować. No to wybieram archiwum i następnie wiem, że do archiwum ma być przeniesione i teraz zobaczmy, w którym miejscu, jeżeli kliknę w 2005, to w tym miejscu się znajdzie. Jeżeli kliknę na końcu, to kolejność będzie po prostu na końcu. Wybieram przenieść na koniec, ponieważ jak widzę, ustaw arkusze w kolejności rosnących od lat 2005 do 2008. Klikam utwórz kopię i klikam OK. Zobaczmy, od razu przeniosło mnie do archiwum. Przy czym zwróćmy uwagę, jest po kolei 2005, 2006, 2007, 2008. Także w ten sposób mamy zrobione. Wybieram następne. Dla wszystkich arkuszy ze skoroszytu archiwum, czyli teraz pozostaje cały czas w archiwum, nie w Apollo, proszę się nie pomylić, ustawić powiększenie na 200%. Zapisać skoroszyt w folderze dysk roboczy jako szablon programu Excel itd., itd. Pierwsza sprawa to powiększenie. Czyli mogę złapać tutaj zasuwak i przesunąć po prostu w prawą stronę, aż dojdę do 200%. Ale jest to troszeczkę niewygodne, bo musimy zrobić dla wszystkich arkuszy, czyli dla 2007, 2006 i tak dalej, i tak dalej. Żeby to uzyskać, wystarczy z kontrolem zaznaczyć poszczególne arkusze. One się robią odrobinę bledsze i wtedy ustawić powiększenie na 200%.
W tym momencie, jak sobie klikniemy na arkusz 2007, 2006, 2005, wszystkie one będą rozmiaru 2000, będą rozmiaru 200. Następnie mam go zapisać jako archiwum XLTX. No to znowu wybieram plik, zapisz jako i tym razem ma być to archiwum, ale ma być to tym razem nie skoroszyt, a szablon. Szablon programu Microsoft Excel. Zobaczmy, od razu zmienia mi się miejsce, gdzie ma być to zapisane, więc muszę uważać na to i z powrotem wybrać pulpit i znowu ten mój dysk roboczy, na którym pracuję. Pamiętamy, że egzaminator będzie miał w ręku tylko ten dysk i tylko za pomocą tego dysku będzie nas oceniał. Więc jeżeli zapiszemy gdzieś na komputerze, to nasze starania są daremne, bo egzaminator tego po prostu nie zobaczy. Wybieram opcję zapisz. Klikam następne. W skoroszycie Apollo. Ja w tym momencie zamknę arkusz archiwum. Widać, jestem teraz w skoroszycie Apollo. W arkuszu statystyka, przechodzę do arkuszu statystyka, do komórki D11 wpisać wartość 6. D11 to tutaj jest takie pogrubione, wpisuję po prostu wartość 6. Sformatować tekst jako polską walutę 6 zł. Tu klikam po prostu i wybieram ogólne i zmieniam na walutowe. Upewniam się, że są dwa miejsca po przecinku. Jeżeli jest, to idziemy do następnego pytania. Ustawić szerokość kolumny B, C, D, E na 15, czyli muszę zaznaczyć te kolumny. Klikam po prostu w kolumnę B i przeciągam do tych kolumn, które miałem poszerzyć. I ustawić szerokość na 15. Klikam prawym przyciskiem w jedną z zaznaczonych i wybieram szerokość kolumn. Następnie wpisuję po prostu 15 i klikam OK. Szerokość kolumn została zmieniona i widać, co tu jest wpisane. Aby tekst w komórkach B9, E9 był wyświetlany poprawnie. Jak widać, jest poprawnie wyświetlany, wszystko gra i idę do następnego pytania. Skopiować zawartość komórki C11 z arkusza 2009. Przechodzę do arkusza 2009. Wybieram C11, jest już zaznaczona. Do komórki F12 w arkuszu statystyka. Aby to zrobić, mogę na kilka sposobów kliknąć prawym, wybrać kopiuj lub skorzystać ze skrótu klawiszowego Ctrl-C. Jak widać, jest taka ramka ruszająca się i przechodzę do arkuszu statystyka i wybieram komórkę F12 i biorę Ctrl-V. W tym momencie mamy przekopiowane, wszystko powinno być jak należy. Wybieram następne. Dodać do wykresu tytuł statystyka. Przypominam, że żeby kliknąć na wykres, najlepiej stosować kliknięcie tutaj w prawy górny róg, aby zaznaczyć odpowiednią część wykresu, czyli tą najbardziej warstwę, która znajduje się najniżej. Wybieram układ i następnie tytuł wykresu i możemy wybrać, gdzie ten tytuł ma się znajdować. Ja wybiorę sobie nad wykresem i wpisuję po prostu właściwy tytuł, czyli statystyka wypożyczeń. Klikam sobie gdzieś na bok, żeby zobaczyć, czy wszystko jest OK. Wszystko jest OK. Biorę następny. Zmienić typ wykresu na słupkowy. Dodać etykiety danych. Znowu klikam na wykres, tak żeby zaznaczyć go całego. Pojawia się taka ramka i wybieram projektowanie. Zmień typ wykresu i wybieram słupkowy. I pierwszy z brzegów słupkowy, o którym mowa, bo nie jest napisane, czy to jest słupkowy grupowany, czy jakikolwiek inny. Także wybieram pierwszy słupkowy, klikam OK. Następnym elementem to jest dodać etykiety danych. Wybieram, mając kliknięty wykres, wybieram układ. Następnie wybieram etykiety danych i znowu nie ma określone, jak te etykiety danych powinny wyglądać, więc wybiorę sobie koniec zewnętrzny na przykład. Także widać na końcu są dopisane cyferki, ile dokładnie to na tym wykresie jest. Wybieram następne pytanie. Teraz tak, zmienić kolor serii danych sensacyjne na żółty, czyli należy kliknąć na serię, żeby to wszystko grało. Zobaczmy, jeżeli kliknę na serię tutaj tą fioletową, to podświetli mi się pierwszy słupek fioletowy, następny słupek fioletowy, następny. Również mogę wybrać tą drugą serię, czyli tą sensacyjną, o którą nam chodzi i wybieramy
cała się podświetliła. Wybieramy tym razem formatowanie, wypełnienie kształtu, żółty. Jak widać, sensacyjne są teraz żółte, czyli tak jak powinno być. Wybieram następne i wybieramy wyświetlić na wykresie podstawowe, poziome i pionowe linie siatki, wydrukować wykres do pliku, wykres PRN. Plik zapisać w folderze dysk roboczy. Dobra, czyli aby wyświetlić podstawowe linie siatki, znowu bierzemy układ i tutaj linie siatki. I teraz tam, podstawione linie siatki, nie ma powiedziane, o które linie siatki chodzi, więc ja wybieram główne linie siatki, zostały dodane i znowu linie siatki pionowe, znowu już są wybrane główne linie siatki, więc wszystko powinno grać. Także już widzimy, są dodane pionowe i poziome. Jeżeli ktoś chce, może sobie dodać inne linie siatki niż ja wybrałem, tak? Czyli po główne i pomocnicze na przykład. Wydrukować wykres do pliku PRN. Aby wydrukować wykres, przede wszystkim musimy być pewni, że mamy go zaznaczone, więc znowu klikam na wykres i wybieram plik, a następnie drukuj. Jak widać, moja drukarka to jest Lexmark i automatycznie komputer chce skorzystać z tej drukarki, więc ja wybieram właściwości drukarki. Wybieram nie właściwości drukarki, lecz tutaj rozwijam i wybieram drukuj do pliku. Następnie wybieram opcję drukuj i wyświetla mi się małe okno, które pyta się, pod jaką nazwą zapisać. Czyli wybieram wykres PRN. PRN. Następnie klikam klawisz OK. Drukowanie powinno zostać zakończone. Wszystko powinno być OK. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy on został zapisany w dysk roboczy, bo nie musiało się tak stać, wybieramy znowu tutaj dysk i sprawdzamy, czy na pewno jest wykres. Jak widać, mój wykres został tutaj zapisany, więc ja sobie zamknę i z powrotem tutaj przywrócę mój arkusz. Wybieram plik, zapisać w folderze dysk roboczy. Wybieram następne pytanie. W arkuszu klienci zablokować wiersz tytułowy. Wybieram klienci. No i teraz wiersz tytułowy. Nie wiadomo, czy to jest pierwszy, czy drugi, czy jak to ma wyglądać. I tutaj będzie kilka problemów z tym związanych. Także kliknę w klienci, wybieram widok, następnie zablokuj okienka i zablokuj okienka. Jak widać, teraz będę przeciągał w dół, to pierwszy wiersz, mimo że cała tabela się przesuwa, to pierwsze dwa wiersze, czyli wiersz tytułowy, pozostaje cały czas w tym samym miejscu. Wybieram następne zadanie. I teraz tak, w arkuszu klienci ustawić marginesy górny, dolny na 3, lewy i prawy, prawy i lewy na 2 i nagłówek na 1. Aby to zrobić, wybieramy układ strony, marginesy niestandardowe i tutaj wypełniamy odpowiednio, czyli górny i dolny miał być 3, to wpisuję 3, lewy i prawy miał być 2, to wpisuję 2 i stopka i nagłówek miały być po 1. Klikam OK. Wszystko powinno być w porządku. Żadnych efektów oczywiście tego nie widać, ale egzaminator sobie po prostu sprawdzi, czy te marginesy są właściwie ustawione. I klikam następne zadanie. W arkuszu klienci posortować dane według sumarycznej ilości wypożyczeń, czyli kolumna F, czyli według tej kolumny. Zobaczmy, czyli aby coś posortować, najpierw musimy to zaznaczyć. Mogę kliknąć tu w to miejsce i zaznaczyć aż do końca lub zaznaczyć pierwszy element i przytrzymać klawisz Shift i zaznaczyć element ostatni, czyli ten. Wszystko zostanie automatycznie zaznaczone. Czyli zaznaczyłem te elementy, wybieram następnie dane, sortuj. No i teraz muszę posortować według kolumny F. Zaznaczam kolumnę F, wybieram wartości i od najmniejszych do największych, czyli od A do Z. Klikam OK. Jak widać, w tym momencie klient 16, czyli taka osoba z numerem 16, ma wypożyczeń 71, a pozostali mają więcej i więcej i tak dalej. Wybieram następną opcję. Przed pierwszą kolumną nazwisko, czyli przed tym elementem, wstawić dodatkową pustą kolumnę, czyli klikam w kolumnę A i wybieram wstaw. Mam nową kolumnę. W nagłówku wpisać liczba pojedyncza. Problem polega na tym, że w nagłówku można to zrozumieć na kilka sposobów. Nagłówek może być nagłówkiem strony,
i może ktoś się w ten sposób pomylić, ale chyba w tym zadaniu chodzi o nagłówek w tym sensie. Wpisuję LP i jest w porządku. W komórkach od A4 do A153 wypełnić kolejnymi liczbami naturalnymi, czyli ponumerować od 1 do 153. No to biorę 1, 2, zaznaczam dwa pierwsze elementy, łapię tutaj za kwadracik i kopiuję aż do 153. Jak widać, mamy 150 elementów, już są ponumerowane. Wybieram następne zadanie i w arkuszu klienci wstawić nagłówek w prawym rogu nagłówka, umieścić bieżącą datę. Teraz w związku z tym, że rozwiązujemy za pomocą Excela 2010, możemy mieć pewien problem, ponieważ jeżeli zmienię widok na widok na układ strony, to w tym momencie to blokowanie komórek, blokowanie okienek powoduje błąd, więc automatycznie to blokowanie komórek zostanie usunięte, czyli jedno pytanie zostanie niejako usunięte, więc należy o tym pamiętać, żeby sobie to z powrotem wrócić do tego pytania, albo na egzaminie już takiego błędu nie powinno być, czyli jeżeli rozwiązujemy w odpowiednim arkuszu, w odpowiedniej wersji, czyli 2010, to nie powinno być w ten sposób skonstruowanych pytań, chyba że ktoś zna powód, dla którego tak jest, i to wtedy proszę o maila, chętnie się czegoś nauczę. Wybieram OK. Jak widać, w tym momencie blokowania komórek już nie ma. Mam strony, jak to mniej więcej wygląda. I wybieram. W prawym górnym rogu nagłówka umieścić bieżącą datę. Klikam prawy górny róg nagłówka. Jak widać, nagłówek jest podzielony na trzy elementy i wstawiam bieżąca data. Wstawia mi się coś takiego end data. Mogę kliknąć gdzieś sobie na bok, to w tym momencie ta data zostanie wstawiona, aktualna. Zaś centralnie logo firmy, czyli obraz z logo PRN. Znowu wybieram obraz i teraz muszę znaleźć ten obraz gdzieś na pulpicie, więc odszukuję sobie pulpit. Szukam odpowiedniego elementu, wybieram logo i wstawiam. Jak kliknę gdzieś na bok, to od razu się wstawi logo. W stopce arkusza wstawić numerację stron. No i tutaj też możemy mieć pewien problem, ponieważ nie wiemy, czy po lewej, czy po środku, czy po prawej. Ja wybiorę sobie po środku. No i tutaj mamy coś wstawić, czyli numer stron, aby wstawić. Wybieramy numer strony i na pierwszej stronie będzie 1, na drugiej 2 i tak dalej. Lub wybrać liczbę stron, czyli ile stron ten dokument ma, czyli na przykład 1, 2, czyli na pierwszej stronie będzie zawsze 6, na drugiej będzie zawsze 6, na trzeciej zawsze 6 i tak dalej, i tak dalej. Lub wpisać dosłownie tak, jak tu jest, czyli ja skorzystam z opcji dosłownie, tak, czyli strona, numer i numer strony aktualnie, spacja z liczby stron i liczba stron. W ten sposób otrzymuję coś takiego. Ja pytanie zinterpretowałem w ten sposób. Jeżeli ktoś zinterpretował pytanie odrobinę inaczej i wstawił samą tylko tą liczbę, bądź samą tą liczbę, uważam, że również to będzie dość poprawnie, ponieważ pytanie nie jest jednoznaczne, no ale zwracam na to uwagę, aby było w porządku. Wybieram następne. Przygotować arkusz klienci do wydruku. Upewniam się, że jestem w arkuszu klienci. Zmienić orientację arkusza na pionową. No to wybieram. Wybieram układ strony. Zobaczmy, tutaj mamy szare elementy. Nie możemy nic kliknąć, ponieważ znajduje się w nagłówku bądź w stopce. Jeżeli kliknę z powrotem tutaj gdzieś w arkusz, to wszystkie elementy mogę klikać. Także nie przerazić się, jeżeli jesteśmy w widoku układ strony, to niektórych rzeczy nie możemy zmieniać. Także warto o tym pamiętać. No to biorę układ strony, orientacja na pionową. Ustawić drukowanie arkusza dokładnie na dwóch stronach. Wybieramy tutaj tytuł wydruku, strona i musimy wpasuj w strony. H to oznacza, ile w poziomie tych stron ma być, z angielskiego horizontal lub vertical, czyli ile stron ma być w pionie. Ja ustawiam, że dwie strony w pionie, ponieważ arkusz jest w pionie i klikam OK. W tym momencie, jak sobie popatrzymy, to nasz arkusz jest drukowany na dwóch stronach, dokładnie dwóch stronach, ani więcej, ani mniej.
Następna rzecz, przy czym u góry każdej strony powinny być powtarzane wiersze 1 i 2. Nie drukować arkusza. 1 i 2, no to znowu wybieram tytuł wydruku i tutaj u góry powtarzaj wiersze. Zaznaczam wiersz 1 i 2. Wpisały się od 2 do 3 i klikam OK. W tym momencie wiersz 1 i 2 będzie powtarzany u góry. Przepraszam, 2 i 3 będzie u góry na każdej stronie powtarzany. Klikam następne pytanie. Zapisać skoroszyt i zamknąć program. Czyli klikam dyskietkę. Znowu pojawia się komunikat, że pracuję na nowszej wersji. Wybieram kontynuuj. I w tym momencie test został zakończony. Jak widać, zajęło mi to niezbyt dużo czasu. W trakcie tego wszystkiego opowiadałem i jeszcze zostało mi 8 minut. Także test nie jest straszny. Po prostu trzeba te wszystkie opcje przejrzeć. Trzeba wszystkie wypróbować. I trzeba przećwiczyć, jeszcze raz przećwiczyć, jeszcze raz przećwiczyć i wtedy dopiero jest szansa zdania egzaminu. Także ten filmik nie zastąpi waszej nauki i nic wam nie da, jeżeli nie przećwiczycie. On jest tylko drobną wskazówką, jak należy to rozwiązywać. Przede wszystkim nie należy panikować i nie bać się tego czasu, bo jak widać, jak mamy dobrze opanowany materiał, to jeszcze możemy sobie pogadać, wypić kawę i tak zdążymy. Wybiorę opcję następne, koniec testu. Wybieram znowu następne, to już nie mogę. Wybieram zakończ egzamin. Przypominam, że samodzielnie na egzaminie nie bierzemy zakończ egzamin. Najlepiej zawołać egzaminatora, on przyjdzie, zapyta się, czy na pewno. Wtedy klikniemy przy nim zapisz egzamin, klikamy tak. I egzaminator po zamknięciu modułu testowego, tutaj tego programu testowego, weźmie od nas tylko ten folder, nic innego, tylko to będzie sprawdzał, także bądźmy pewni tego, że tylko te elementy będą sprawdzone. Jeżeli coś zapomnieliśmy tutaj zamieścić, jakiegoś pliku, gdzieś indziej zapisaliśmy, to w tym momencie mamy pytanie albo dwa mniej.